Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Treat. Zapraszam Was na kolejne nagranie z serii Let Me Talk, w której przeprowadzam rozmowy ze społecznością FPL. Wśród gości możecie spodziewać się najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych graczy polskiej sceny fantasy Premier League, a także osoby działające wokół środowiska gier fantasy, niekiedy pozostające bardziej w cieniu, ale mające coś ciekawego do powiedzenia. Naszego dzisiejszego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest nim pan Przemysław Pełka, komentator Kanał Plus. Dzień dobry. Dobry. Na wstępie pragnę przekazać gorące pozdrowienia od całej polskiej społeczności fantasy, która bardzo entuzjastycznie zareagowała na wieść o tym, że uda się z panem przeprowadzić rozmowę na temat fantasy Premier League. Bardzo mi miło, cieszę się. Przejdę od razu do pierwszego pytania. Chciałbym, aby nam pan powiedział, skąd wzięło się u pana zainteresowanie ligą angielską oraz fantasy Premier League? Od czego zaczęła się pana przygoda z grami fantasy? Gra w fantasy, wydaje mi się, że pierwszym, który mnie jakby zaraził tym bakcylem, był Przemek Rudzki. Zresztą on chciał, żebym zagrał już wcześniej. Tak, nie pamiętam dokładnie, który to był sezon, kiedy zaczęliśmy, ale pamiętam, że w moim pierwszym składzie, w moim pierwszym meczu mojej drużyny, kapitanem był Aaron Ramsey, także to pokazuje, jak niewiele wiedziałem o grze. Natomiast który to był rok, to nie pamiętam, pewnie to można sprawdzić w historii. Natomiast Przemek chyba mówił jeszcze 2 lata wcześniej, żebym zaczął grać. Ja jakoś się do tego nie paliłem, twierdziłem, że to trochę za dużo czasu będzie pochłaniać i jakoś tak wyszło, ale potem się przekonałem, no i tak jak chyba większość ludzi, którzy zaczynają przygodę z fantasy Premier League, to niedługo trzeba było czekać, żeby się wkręcić na dobre, bo to jest całkiem dobra gra. Dokładnie, dokładnie. Przechodząc już właśnie do tego czasu poświęcanego na grę, jak to u pana wygląda? Na ile poważnie traktuje pan tę zabawę? Znaczy, traktuję ją jako hobby, także mam kilka rzeczy, które robię w życiu poza oczywiście obowiązkami czy domowymi, czy obowiązkami w pracy oczywiście. Dlatego poświęcam tyle czasu, ile ja wiem, no tyle, ile się poświęca hobby. Nie powiem, że siedzę na przykład godzinami nad rozkminianiem składów i tego, jak będzie wyglądać moja jedenastka. Ale też skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie myślę. To znaczy najwięcej czasu tak naprawdę poświęcam temu przed rozpoczęciem sezonu. Lubię sobie porobić różnego rodzaju warianty i posprawdzać, co by mi się najbardziej spodobało, a to jest chyba ten okres akurat w tym sezonie był dość krótki. Zawsze jest to trochę więcej czasu na to, żeby sobie pokombinować i bez większych konsekwencji, porobić zmiany w składzie. To znaczy ten skład, który na przykład w tym sezonie jako pierwszy ustaliłem, kompletnie się różni od tego, którym zacząłem grać. No ale to dlatego, że wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Manchester City i Manchester United nie będą grać swojego pierwszego meczu, więc istniało też niebezpieczeństwo, że inne angielskie zespoły mogły też nie mieć pierwszej kolejki, gdyby się lepiej spisały w europejskich pucharach, prawda? Natomiast trochę czasu poświęcam, najmniej czasu poświęcam w weekend, bo nie mam czasu w ogóle, natomiast staram się być na bieżąco, tak czy inaczej jestem na bieżąco, no bo jak komentuję mecze, to muszę wiedzieć, co się dzieje, nie tylko w przypadku drużyn, które komentuję, ale generalnie w zasadzie całej ligi. W związku z tym jest mi też trochę łatwiej, śledzę, nie wiem, konferencje prasowe, informacje dotyczące z ewentualnych absencji, więc szczerze powiedziawszy trudno tak jednoznacznie powiedzieć, ile ja czasu poświęcam samemu FPL, dlatego że normalne przygotowanie meczowe, które trwa cały czas, ja na zasadzie nie jestem w stanie odróżnić, no, takie bezpośrednie przygotowanie meczowe dla mnie jako komentatora, to powiedzmy, że to już jest kwestia samych składów i takich tam kwestii takich na szybko, statystyk i tak dalej. Natomiast tak naprawdę przygotowanie do meczu trwa cały czas, więc nie jestem w stanie rozdzielić tego, co robię, co mi się przydaje do FPL-u, a co mi się przydaje do normalnej pracy. To jest trochę, są takie trochę naczynia powiązane. Więc
generalnie sporo czasu poświęcam piłce angielskiej, bo ją po prostu uwielbiam, dlatego jest to dla mnie jakby naturalne, te FPL to jest tak jakby taka naturalna odnoga od samej rzeczywistości ligowej. Jasne, rozumiem doskonale. Wśród graczy też często panuje takie przekonanie, że wręcz ta liga angielska jest dodatkiem do Fantasy Premier League. U mnie jest na odwrót jednak bardziej na odwrót, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jakby perspektywa, z jakiej się patrzy na FPL, jest zawsze troszeczkę jednak inna od tego, co niesie rzeczywistość, bo zawodnik FPL patrzy na, tak naprawdę tylko i wyłącznie interesują go punkty, prawda? A punkty zdobywa się poprzez bramki i asysty, a nie poprzez to, jak zawodnik gra, więc nie można odnieść jeden do jednego rzeczywistości ligowej do rzeczywistości w grze. Są piłkarze, no nie wiem, chociażby James Rodriguez, prawda? To jest ciekawa postać, bo zaprezentował się doskonale, ale moim zdaniem to nie jest materiał, przynajmniej na ten moment, jeżeli nie dowiemy się czegoś więcej o nim, na ten moment to nie jest piłkarz do FPL-u. Gra za daleko i raczej jest asystentem albo asystentem asystenta, aniżeli gościem, który może punktować. Chyba że coś się zmieni w najbliższym czasie, będzie grał trochę bliżej bramki, będzie miał na przykład rzuty karne i tak dalej. Wtedy się sytuacja zmienia, ale generalnie jest sporo takich zawodników, którzy są świetni, ale się po prostu do tej gry nie nadają i trzeba umieć rozdzielić tych, którzy przynoszą punkty, od tych, którzy są fajni, mili dla oka, no, ale tych punktów tyle nie przyniosą. Jasne, ale mam pytanie przy okazji, czy komentując spotkanie da się nie myśleć o FPL-u, czy granie w fantasy wpływa w jakimś stopniu na ten komentarz? Nie wiem, na przykład trzyma pan kciuki za jakąś drużynę, wiedząc, że ma zawodnika z tej drużyny w swoim składzie? Nie, no to tak wiadomo, raczej wie się, kogo ma się w składzie, wie, komu się kibicuje, natomiast do pewnego stopnia można to oczywiście rozdzielić, staram się to rozdzielić, żeby nie, jakby szczerze powiedziawszy, niespecjalnie lubię poruszać temat FPL podczas transmisji. Wolę o tym nie mówić na wizji i nie dyskutować o graczach FPL. Czasami się oczywiście jakaś tam dygresja napatoczy, ale generalnie wolę o tym nie mówić, bo jest to zupełnie jakby odrębna dziedzina i są po prostu widzowie, których kompletnie nie interesuje FPL, nie mają, nie wiedzą, co to jest i nie mają zamiaru słuchać o jakiejś grze. Natomiast nie lubię na pewno mieć kapitana w meczu, w którym, który komentuje. No bo wiadomo, to niesie z sobą niepotrzebne emocje. Zdarzało się, że miałem kapitana w zespołach, które komentowałem. No i szczerze powiedziawszy, nie czuję się z tym dobrze. Także wolę nie mieć, natomiast czasami się nie da uniknąć, no bo są po prostu wybory, które trzeba podjąć i trzeba to zaakceptować. Jasne. A może przy okazji ma pan jakąś anegdotę związaną z Fantasy Premier League i komentowaniem spotkania? Nie, anegdoty żadnej specjalnie nie mam, natomiast na pewno moje indywidualne najlepsze osiągnięcie miało trochę związek z... Pojechałem do pracy po prostu i musiałem wjechać na stację benzynową, żeby zatankować. Ja akurat grał, to było popołudniowe spotkanie Newcastle kontra Manchester City i Aguero rozszarpywał defensywę Newcastle wtedy. Jak wyjechałem z domu, to Aguero chyba miał jedną bramkę na koncie, więc generalnie był moim kapitanem, cieszyłem się, że tak dobrze idzie. No, po drodze miałem tam jeszcze parę spraw do zrobienia, w końcu wjechałem na tą stację i odpaliłem telefon, żeby sprawdzić, jak mu idzie. On już miał 4 bramki w tym momencie, więc to było jedno z najfajniejszych takich przeżyć. Że aby człowiek wie, że Aguero jest świetnym napastnikiem i będzie te bramki strzelał, no ale jednak mimo wszystko najpierw co innego jest jakby oczekiwania, co innego ta świadomość, że ten wybór był dobry. Natomiast jakichś takich konkretnych anegdot wydaje mi się, że z samą pracą komentatorską to sobie jakoś
nie przypominam. Oczywiście zawsze cieszę się, jak mój piłkarz, którego wiem, że mam w składzie, a mecz komentuje, strzela bramki. Ostatnim takim przykładem był trener Aleksander Arnold, który strzelił z wolnego bramkę w meczu z Crystal Palace w końcówce poprzedniego sezonu i no i fajnie. Jasne, jasne. Takie sytuacje na pewno cieszą. Czyli mówi pan, że ten Aguero na kapitanie versus Newcastle to pewnie taki najprzyjemniejszy moment związany z fantasy Premier League. Tak, kolejka, w której nie pamiętam. Oczywiście w podwójnej kolejce chyba. Nie pamiętam szczegółowych wyników, natomiast coś wydaje mi się, że około 120 punktów to jest mój rekord. 120 kilka punktów może, no a może 130. Coś takiego. To był wynik rekordowy i wydaje mi się, że jest duża szansa, że dotyczył właśnie tej kolejki, w której Aguero strzelił 5 bramek, albo ewentualnie podwójna kolejka, ale to było chyba z 2 sezony temu, na pewno nie ostatnio. Ostatnio chyba nie przekroczyłem ani razu setki. Byłem blisko, ale nie przekroczyłem. Natomiast no, ze 2 sezony temu wydaje mi się, że była taka podwójna kolejka wtedy. Albo nawet 3 sezony temu. Już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, sorry. Nie jestem w stanie... Jasne. Jakby ocenić dokładnie momentu, w którym to było, ale tak jak mówię, no 120 punktów to jest bardzo dobry wynik. Rzadko się zdobywa trzycyfrowy wynik. Jasne, no to już naprawdę, naprawdę grubo. A jaki był taki najmniej przyjemny, najgorszy moment związany z fantasy Premier League? Było coś takiego? No tak, to na pewno był. Miałem taką jedną kolejkę, w której zdobyłem poniżej 20 punktów. Chyba nie zapunktował nikt, albo zapunktował jeden piłkarz, ale tak skromnie, tam było na zasadzie, tam, nie wiem, jednej asysty na przykład, prawda? Albo jedna bramka napastnika, która i bez bonusów, więc nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie. Także to był chyba najgorszy taki wynik. Natomiast to już trochę czasu upłynęło, szczerze powiedziawszy, w ostatnim sezonie nie miałem tak słabych wyników. Rzadko kiedy zdarzyło mi się być poniżej średniej. Często też w zasadzie byłem albo na poziomie, albo powyżej średniej najlepszych 10 tysięcy. Myślę, że to był ten ostatni sezon, był pod tym względem najbardziej równy i najbardziej stabilny w zasadzie od samego początku, nie licząc tam paru wahnięć. Szło mi dobrze i ten sezon był zdecydowanie najlepszy. No i oczywiście wynik na koniec też był najlepszy, bo to miejsce 8092. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, że pan o tym wspomina. Właśnie widzowie na ekranie zobaczą pana wyniki. Na potrzeby osób, które będą słuchać podcastu, tylko powiem, że w historii widzimy 6 sezonów, w tym jest aż 3 wyniki są w top 20k, a najlepszy finish to właśnie top 10k w poprzedniej kampanii. Najgorszy finish to tuż poza top 300k, co też nie jest generalnie jakimś tragicznym wynikiem, ale wyraźnie się odróżnia na tle tych pozostałych świetnych wyników. Chciałbym usłyszeć od pana kilka słów na temat tego najgorszego i najlepszego sezonu. Może zaczniemy od tego najgorszego, gdzie pewnie pamięć już nie jest aż tak dobra co do tego sezonu. Czy coś panu zapadło w pamięć od tego sezonu? Dlaczego tak to się skończyło? Ja pamiętam, że to w ogóle było tak. Moja żona ma też zespół, aha, który bardzo rzadko niestety układa, więc ja muszę za nią to robić. I ona generalnie lubi mieć w składzie Aubameyanga, lubi mieć w składzie piłkarza Arsenalu, więc on jest często oparty o graczy Arsenalu. I ona generalnie lubi dźwięk różnych nazwisk, więc na przykład niektórych nazwisk nie toleruje. Nawet jeżeli to byłby dobry piłkarz, to on po prostu nie ma prawa się znaleźć w drużynie. I ten sezon, kiedy ja tam byłem na 300 tysięcy w którymś miejscu i mi kompletnie nie szło, to był sezon, w którym zespół mojej żony, prowadzony od pewnego momentu przeze mnie, bo ona o nim zapomniała, skończył na miejscu 652 na świecie. Więc to tak naprawdę był mój największy sukces. Paradoks polegał na tym, że ten zespół przez długi czas leżał i nic się z nim nie działo. I ja po prostu raz na jakiś czas zaglądałem, co tam zrobić. No i patrzę, on tam całkiem świetnie punktuje i nagle i w pewnym momencie, gdzieś mniej więcej zimą, w listopadzie albo w grudniu, wziąłem go na warsztat i udało mi się go... Tam było sporo szczęścia oczywiście, tam była podwójna kolejka, która świetnie wyszła. Tam wszystko w zasadzie szło jak trzeba. W przeciwieństwie do mojego zespołu, który generalnie cokolwiek robiłem. No, na zasadzie wybierz na przykład w zeszłym sezonie na podwójnego kapitana
Mane albo Salaha, prawda? Tak. Mane schodzi w 30 minucie z kontuzją, kończysz z 2 punktami, czy tam z 3 punktami, Salah zdobywa bramkę, czy tam asystę, generalnie jakieś bonusy, kończysz z 30 paroma punktami. To był ten kasus, prawda? Wyborów, które mimo że świadomych i na pozór logicznych, które się nie sprawdziły versus te, które po prostu wypaliły idealnie. Także to był akurat sezon, w którym tak jak powiedziałem, jakby opiekowałem się także drużyną mojej żony, która w zeszłym sezonie też całkiem nieźle sobie radziła. Od czasu do czasu ja tam ten zespół układam, czy tam pomagam w zasadzie może w ten sposób, bo ona się nie zna na przykład na strategiach, podwójnych kolejkach i tego typu historiach. Więc to należy do mnie, to ja po prostu jej mówię, co ma robić. Ale poza tym nazwiska wybiera sobie sama. I w zeszłym sezonie ten zespół skończył w sumie też chyba nie najgorzej. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś w granicach tam 50 tysięcy. No to naprawdę spoko. No, także całkiem spoko, a w tym sezonie też wystartował akurat słabo, bo na kapitanie był Aubameyang, więc było troszkę słabiej. Jasne, jasne. Rozumiem. A może wyciągnął Pan jakieś wnioski z tych dwóch sezonów, czyli w zasadzie tego top 1K przy pomocy żony albo żony przy pomocy Pana oraz tej poprzedniej kampanii, gdy był Pan w top 10K? Tak, w zasadzie już o tym powiedziałem. Ten najlepszy sezon wiązał się z tym, że ta drużyna kompletnie nie robiła transferów. Nie było żadnych hitów, żadnych ujemnych punktów. Tam w tym sezonie nie było ani jednego transferu za minus 4. I w tym sezonie, w którym wszedłem do top 10, w tym ostatnim, też jakby popatrzeć na historię moich startów, to była najmniejsza liczba punktów karnych. Do pewnego momentu praktycznie w ogóle nie robiłem punktów karnych. Dopiero w okresie lockdownu no nie byłem zadowolony w pewnym momencie z sytuacji, która tam się zrobiła i po prostu musiałem podjąć decyzje, z których się specjalnie nie cieszyłem. Nie chciałem podejmować tych kroków, bo wiedziałem, że one w dłuższej perspektywie zawsze kończą się jednak stratą. I wydaje mi się, że największa umiejętność gracza FPL to jest stabilność, zimna krew i po prostu umiejętność wyczekania odpowiedniego momentu na zrobienie transferów, żeby nie robić transferów tylko dlatego, że one z pozoru fajnie wyglądają. Czyli mówiąc jednym słowem, cierpliwość. Cierpliwość to jest największa, myślę, zaleta i cecha, którą powinien wykazywać się gracz FPL. Jak tak sobie patrzę na niektórych zawodników, którzy wygrywali tę imprezę, to w zasadzie nie ma tam gości, którzy robią hity. Tam jest praktycznie, są pojedyncze przypadki punktów karnych, więc myślę, że to jest jedna z kluczowych zasad. Jasne, czyli można powiedzieć, że ten brak cierpliwości jest takim największym błędem popełnionym przez graczy Fantasy Premier League. Tak, brak cierpliwości i też brak szczęścia w dużej mierze, brak też wiedzy czasami powoduje, że podejmuje się złe decyzje, a złe decyzje powodują kolejne złe decyzje i żeby naprawić je, trzeba potem robić hity. W związku z czym tak naprawdę dobrze jest dać temu zespołowi jednak się wykazać przez jakiś czas, żeby robić na przykład tak naprawdę zespół nie na najbliższą kolejkę, tylko na najbliższe powiedzmy 3-4 kolejki. To jest taki, myślę, zakres jakby czasowy, który warto wydać swojej drużynie i wtedy zobaczyć, kto się w tej ekipie nie sprawdza, a kto się sprawdza. Oczywiście są tak zwani season keepers, chociaż mnie zdarzyło się chyba tylko 2 razy w życiu, żeby gość, który wystartował sezon, także go skończył. I to był ten ostatni sezon i to był Kevin De Bruyne. Jasne. Wiedziałem od samego początku, że go chcę. Od samego początku wiedziałem, że zresztą miał świetną wartość, zawsze patrzę na to jakby w pierwszej kolejności, jaką wartość niesie ze sobą zawodnik. Nie tyle, ile on punktów może zrobić, tylko dzielę po prostu punkty przez chyba standardowe działanie gracza FPL-u. Punkty trzeba podzielić przez cenę, kwotę. Tak jest. Tak, ile kosztuje. No i na tej podstawie
na podstawie wartości wyszło mi, że Kevin De Bruyne będzie po prostu najlepszym piłkarzem. Pomijam to, że go uwielbiam jako piłkarza, że ja lubię na niego patrzeć, że on po prostu sprawia frajdę swoją grą. Ale wiedziałem, że akurat ten poprzedni sezon, kiedy był kontuzjowany i City zdobyło tytuł mistrzowski bez jego udziału, że to się nie powtórzy. To będzie na pewno sezon, w którym Kevin De Bruyne będzie miał znaczący wpływ na grę tego zespołu, bo tak było po prostu zawsze od momentu, kiedy się pojawił. Był jednym z nielicznych piłkarzy, który był najrzadziej rotowany i był jednym z piłkarzy, na którego po prostu Guardiola najczęściej stawiał. Z pola oczywiście, prawda? No bo nie mówimy o bramkarzu. A już na pewno, jeżeli chodzi o zawodników ofensywnych, no bo w obronie powiedzmy, że jeżeli zdrowy był Laporte, to Laporte też był raczej wyborem takim dość standardowym u Guardioli. W związku z czym patrzę na tą wartość i staram się dobrać zespół w taki sposób, żeby ta wartość mnie satysfakcjonowała, żebym wiedział, że nie wydaję po prostu pieniędzy na zawodników, którzy mogą się po prostu nie sprawdzić. Oczywiście nie mam na to wpływu żadnego, co potem się wydarzy, czy oni się sprawdzą, czy się nie sprawdzą, ale najgorsza rzecz myślę w tej grze, to co mnie najbardziej irytuje, to jest moment, w którym wydam za dużo pieniędzy na piłkarza i on się nie sprawdza, co nie? Czyli na przykład wydasz 9 milionów na pomocnika i on tam 2-3 punkty robi. Jasne. Bo raz, no, albo, a już najbardziej nie lubię wydawać pieniędzy na bramkarza. To jest moja jedna z kluczowych zasad. Bramkarz musi kosztować 4,5. Na pewno znajdzie się taki, na którego warto postawić. I bramkarze też najmniej po prostu punktów robią, więc nie ma sensu w nich inwestować. Mhm. Tutaj a propos De Bruyne, kojarzy mi się, że on z taką dużą sportową złością wszedł w ten sezon, bo pamiętam bodajże artykuł chyba na Players Tribune, gdzie on zapowiadał przed sezonem i zarzekał się, że to będzie jego sezon i faktycznie tak było. Jak wrócił po tej kontuzji, to pozamiatał ligę, można powiedzieć. Widać u pana dużo takiego myślenia strategicznego i mam pytanie, czy bierze pan skądś wiedzę na temat fantasy Premier League z jakichś stron, czy to są raczej gdzieś tam własne rozkminki? Nie, no to musiałbym spędzić naprawdę mnóstwo czasu, musiałbym się zająć tym zawodowo, żeby obliczać wszystko. Wiadomo, że to jest gra, to jest specyficzna gra. Specyfika tej gry polega na tym, że tutaj w dużej mierze rolę odgrywa matematyka. Trzeba sobie pewne rzeczy policzyć. Co jest bardziej warte? O tym już wspominałem przy okazji tej wartości zawodników. Myślę, że są pewne... Gość, który wygrał w tym ostatnim sezonie, nie wiem, czy znasz historię, ale to jest student Uniwersytetu w Oksfordzie, prawda? Tak, dokładnie. Obejrzałem sobie jego wykład o wpływie FPL i o tych modelach matematycznych, które on stosował. Ten sprzed tygodnia. Właśnie. I doszedłem do wniosku, że dużo rzeczy, które tam zostało poruszone, znaczy zostało ładnie jakby udokumentowane, bo o pewnych rzeczach się mówiło, o pewnych rzeczach się... Na przykład taktyka 3-4-3 jest lepsza od taktyki 4-4-2. On udowodnił, że jest lepsza. Oczywiście statystycznie, nie? I czasami się w pojedynczej kolejce, czy w pojedynczym jakimś tam, nie wiem, miesiącu gry okaże, że lepiej stawiać na przykład na czwórkę obrońców, bo nie wiem, Dean na przykład może być takim obrońcą, który nagle w tym sezonie wypali, jeżeli oni będą zachować czyste kąta, a on dalej będzie wrzucał piłki z rzutów wolnych i rożnych, to się może okazać, że będzie przez pewien czas zawodnikiem bardzo wartościowym i te 6 milionów nie będzie za dużo za niego, prawda? Dokładnie. Ale generalnie rzecz biorąc, on na tych modelach pokazał pewne jakby zachowania, pewne rzeczy, które z jego perspektywy są lepsze do zastosowania. Oczywiście nie dają żadnej gwarancji, bo to są tylko modele, prawda? Więc potem jest dużo zmiennych, dużo różnego rodzaju czynników, które decydują o tym, czy kończysz z sukcesem, czy nie. Myślę, że jednak czynnik szczęścia, umiejętności, to jest umiejętności poruszania się w tej grze, to jest bardzo dużo. One pozwalają ci uniknąć głupich błędów. Natomiast mimo wszystko cały czas jesteś uzależniony od osób trzecich. Od tego, czy piłka się odbije w lewo, czy w prawo. To jest piłka, prawda? Ona się odbija. I ona może się odbić o 3 cm za daleko w pewnym momencie. I te 3 cm zadecydują o przebiegu całego spotkania. To, że twój gość, będąc na kapitanie, nie trafi do bramki w 7 minucie i nie zbierzesz punktów, a gość,
twój największy rywal w mini lidze może mieć obrońcę drugiej drużyny, która przez to nie straci bramki, zachowa czyste konto, prawda? I te wahnięcia nagle mogą się okazać dość istotne. Może to być, nie wiem, 10-15 punktów. Te swingi czasami są duże. Jak masz dwóch piłkarzy do wyboru, stawiasz na jednego, a okazuje się, że ten drugi robi 15 punktów, a twój robi 2. No i niestety, no z takimi rzeczami się musisz pogodzić. Natomiast umiejętności są ważne, bo umiejętności pokazują, umiejętności pozwalają ci po prostu zachować jakąś strukturę, wiesz, co chcesz zrobić. Starasz się podejmować logiczne decyzje, czy one wypalą, to jest inna kwestia, ale nie powinieneś mieć w związku z tym do siebie jakichś większych pretensji. Jeżeli uznasz, że wszystko, co zrobiłeś jako menedżer, zrobiłeś dobrze, a twoi piłkarze po prostu cię zawiedli na boisku, to już sorry, nie? To jest trochę tak jak w prawdziwej piłce. Wybierasz skład, wybierasz między jednym a drugim lewym obrońcą, ten jeden robi błąd, tamten drugi by nie zrobił. No różnie bywa, nie? Więc taka to jest historia. W dużej mierze umiejętności. Strategia na pewno ważna, strategia, rzadko, tak jak powiedziałem, rzadko się zdarza. Są tak zwani season keepers. Myślę, że w tym sezonie, tak jak i w poprzednim, jest ich na palcach jednej ręki, można ich policzyć. Pewnie w zależności od tego, komu się jeszcze kibicuje, komu się sprzyja, to nie wiem, kibic na przykład United powie, że Fernandes to jest season keeper, prawda? Ja na przykład nie jestem takiego zdania. Ale na pewno to jest Trent Alexander-Arnold i na pewno to jest Kevin De Bruyne. Myślę, że to są dwaj piłkarze, których po prostu trzeba mieć. Myślę, że Salah też może być w tym gronie zawodników, których mieć warto od samego początku do samego końca, bez względu na fixtures, bez względu na to, z kim grają. Chociaż wiemy, że są tutaj też pewne zależności. Niektórzy lepiej grają w domu, niektórzy lepiej na wyjeździe. Różnie, jasne, nie? Jasne. Wspominał Pan o tym, że czasem można wybrać zawodnika, on ma gdzieś tam troszeczkę pecha, nie zdobędzie punktów. I tutaj pytanie, które często się pojawia, czy ważniejsza jest dla Pana obserwacja zawodnika na boisku, czy też może analiza jego statystyk? Czy woli Pan zawodnika, który wygląda elektrycznie, widać, że jest w formie, ale powiedzmy do tych sytuacji nie dochodzi tak często, a może na przykład taki, nie wiem, Gabriel Jesus czy Dominik Calvert-Lewin, który potrafi dochodzić do wielu sytuacji, te statystyki niby były fajne, ale z drugiej strony często zawodzi ta skuteczność. Jak to u Pana wygląda? Ja myślę, że tutaj trzeba wypośrodkować, bo w dużej mierze trzeba się oprzeć na obserwacji. Natomiast znam przykłady, są przykłady zawodników dobrze grających, nie oglądających meczów, albo nie oglądających wszystkich meczów, a mimo wszystko wykonujących dobre ruchy i dobrze operujących tylko dlatego, że potrafią dobrze odczytywać dane. I ta statystyka jest, która generalnie jest dość powszechna i łatwo dostępna w tej chwili, powoduje, że jest coraz większa grupa zawodników FPL, którzy dobrze sobie po prostu radzą, dobrze potrafią analizować. No i myślę, że umiejętność analizy jest istotna i być może dzięki obserwacji w momentach, w których masz dwóch piłkarzy, nie wiesz, na kogo postawić, to, że kogoś obserwowałeś i widziałeś w nim, zauważyłeś w nim coś lepszego, spowoduje, że na niego postawisz jako na przykład kapitana, albo że wystawisz go w składzie, a nie na ławce rezerwowych. I to ci się potem spłaci. I takich sytuacji pewnie też myślę, że im więcej wiedzy, tym lepiej, prawda? Zawsze jest to pożądane, żeby wiedzieć o wszystkich jak najwięcej i dzięki temu podejmować bardziej racjonalne decyzje. Dlatego wydaje mi się, że to jest taka trochę mikstura obserwacji plus statystyk. Nie ukrywam, że ja używam statystyk, patrzę na głównie moją ulubioną statystyką jest expected goals, bo ona mimo wszystko, mimo że nie jest idealna, to jednak pokazuje pewną prawidłowość, prawda? I okej, na jednej czy na dwóch kolejkach, na trzech kolejkach może to być poddane pewnego rodzaju wahaniom, jakiejś inflacji, powiedzmy. Jeden mecz może komuś wyjść, bo grał akurat ze słabym zespołem, a potem zagrał dwa z trudniejszym rywalem i już nie miał tylu sytuacji. Dlatego tak ważna jest też ta obserwacja. Trzeba wiedzieć, przeciwko komu ten ktoś zrobił dobre liczby albo przeciwko komu się nie popisał. Jeżeli patrzymy na zawodników, którzy nie strzelają rzutów karnych, to zawsze interesuje mnie statystyka non-penalty expected goals, bo ona pokazuje tak naprawdę
ile zawodnik jest w stanie dać w samym meczu. Jasne. Nie? I pod względem stworzonych sytuacji, i pod względem wykorzystywanych sytuacji. Natomiast jeżeli mówimy o zawodniku, który strzela rzuty karne, no to trzeba brać pod uwagę wszystko, czyli nie bierze się pod uwagę non-penalty expected goals w przypadku Salaha, bo on strzela karne. Po co brać statystykę taką, która go nie dotyczy, prawda? Więc to są takie rzeczy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa ważna jest, wydaje mi się, dość istotna, dlatego że najlepszą wiedzę o tym, jak zespoły funkcjonują, i do przodu, i do tyłu, mają bukmacherzy. Tak. To jest jasne. Oni z tego żyją. To są goście, oni z tego żyją, oni tym zarabiają pieniądze. Skoro zarabiają pieniądze, muszą o nich wiedzieć jak najwięcej. Dlatego modele, które próbują przewidzieć, wiadomo, że to jest tylko próba przewidzenia przyszłości. Nikt nie da gwarancji, że to się sprawdzi. Raz się sprawdzi, trzy razy się nie sprawdzi. Ale może akurat w tym jednym momencie sprawdzi się tak dobrze, że człowiek się obłowi. I tak trochę to działa. Najwięcej wiedzą bukmacherzy, więc modele, którymi operują bukmacherzy, są najbardziej, myślę, warte wzięcia pod uwagę. Dlatego to, jak oni przewidują dane wydarzenie, kto na przykład ma największą szansę zachowania czystego konta, kto ma największą szansę zdobycia bramki, kto ma największą szansę zdobywania największej liczby bramek i nie tracenia bramek. To dla mnie są to ważne informacje. Dla mnie są to informacje, które staram się stosować. Na przykład na tej podstawie wybrałem holdinga. Na tej podstawie wybrałem holdinga do mojego składu, mimo że nie byłem do końca do niego przekonany i miałem pieniądze na to, żeby wybrać obrońcę Wolverhampton, którego chciałem, bo jakby w całej perspektywie gry obrona Wolverhampton na pewno nie będzie traciła dużo bramek. I taki obrońca byłby mi przydatny, ale ponieważ istniało dużo zmiennych, nie wiadomo sytuacja z Vinagre, nie wiadomo co z Marsalem, czy on będzie grał na lewym z wahadle, czy no, gdzie on go tam w ogóle Nuno wsadzi, że za dużo było tych niewiadomych. W ogóle nie lubię sytuacji, kiedy jeszcze nie ma zamkniętego okna transferowego, bo jest za dużo niewiadomych i trzeba uważać. To spowodowało, że postanowiłem postawić na holdinga, bo Arsenal w pierwszych dwóch kolejkach miał bardzo dobre według bukmacherów statystyki na niestracenie gola. A ponieważ było dużo kontuzji w Arsenalu, to można było łatwo wytypować gościa, który zagra. Oczywiście byli tacy, którzy się pomylili i postawili na Salibę. No i tutaj w grę wchodzi wiedza. No, było wiadomo, że Arteta potrzebuje lewonożnego obrońcę. Więc tym piłkarzem, który musiał zagrać w tym meczu, był Gabriel. Więc z dwójki holding Saliba musiał zagrać holding, ponieważ holding grał we wcześniejszych meczach i jest Artecie bardziej znany. No i to są takie niuanse, które generalnie decydują o tym, że się postawi na dobrego, a nie na złego piłkarza. Jasne, to jest bardzo ciekawe, a w zasadzie najważniejszą decyzją, którą musimy podjąć przed każdą kolejką, jest wybór kapitana. I zastanawiam się, czym pan się kieruje, wybierając tego kapitana. Czy właśnie tutaj takie modele jak expected goals, czy może expected goals against w przypadku analizy przeciwnika, albo odcy bukmacherów mają na to wpływ? Tak, mają, zdecydowanie. Myślę, że moja strategia jest chyba zbliżona do strategii większości. Znaczy pierwsza zasadnicza sprawa u mnie to jest mieć wybór. Muszę mieć wybór pomiędzy dwoma przynajmniej zawodnikami na kapitana. Dlatego jak wybieram skład, patrzę w przyszłość, patrzę na fixtures, widzę, że jest powiedzmy, zakładam jakiś tam okres czasowy, powiedzmy 6-8 kolejek, a raczej dłuższy. I staram się zobaczyć, w jakiej konfiguracji mogą wystąpić najlepsze zdobycze punktowe, prawda? Którzy piłkarze mogą mieć najlepsze wyniki. I na tej podstawie wybieram dwóch najlepszych zawodników moim zdaniem. Na początku sezonu dwóch najlepszych zawodników moim zdaniem to jest Aubameyang i Salah. Między nimi dwoma rozegra się tak naprawdę walka o największą zdobycz punktową. Oczywiście za chwilę do gry wejdzie City i wejdzie United i tutaj powiedzmy na pewno te zespoły będą dobrze strzelały, będą dobrze punktowały. Natomiast w przypadku tych dwóch zespołów z Manchesteru, zwłaszcza w przypadku Manchesteru United, istnieje pewna niewiadoma, dlatego że tak, po pierwsze końcówka sezonu była średnia, to co grali w pucharach moim zdaniem byli mega nieskuteczni i na własne życzenie zawalili. Druga sprawa, jest ich bardzo dużo do podziału łupów, bo tam jest i Martial, i Rashford, i Bruno, i Greenwood,
i nie wiadomo, że jeszcze za chwilę przyjdzie Sancho albo ktoś inny. Więc jeszcze pozycja Greenwooda jest trochę zagrożona. I nagle, no co, postawisz na Martiala, a akurat tego dnia zapunktuje Rashford. Postawisz, okej, okay, niby najbezpieczniejszy jest Bruno, ale czy ktoś wierzy w to, że United będzie miał 20 parę rzutów karnych? No ciężko, nie? No właśnie. To jest trochę, wydaje mi się, sytuacja już nie do powtórzenia. To nie chcę powiedzieć, że będzie tak jak z Miliwojewiczem i Crystal Palace, bo to była w ogóle jakaś absurdalna historia. Ale mimo, że United jest ustawiony pod właśnie te rzuty karne, tam jest bardzo, oni są bardzo dynamiczni, wchodzą w te pole karne i trochę działa kasus trochę Sterlinga, który też w ten sam sposób potrafi karne wywalczyć, to jednak nie wydaje mi się, żeby tych karnych było aż tak wiele. Dlatego jest za dużo niewiadomych w przypadku graczy Manchester United. Dlatego oni dla mnie nie są opcją na kapitana, bo jest za dużo zmiennych. Manchester City w idealnym układzie materiałem na kapitana jest Aguero. No ale nie wiemy, w jakiej formie jest Aguero. Nie wiemy, czy w ogóle wyjdzie w podstawowym składzie w najbliższym meczu. Za dużo jest niewiadomych. Dlatego na najbliższy czas, moim zdaniem, dwóch najlepszych kandydatów to są goście w dwóch zespołach, które grają ofensywnie, goście, którzy strzelają rzuty karne, goście, którzy mają dobre fixtures, czyli Aubameyang i Salah. I między nimi trzeba wybrać. I teraz w momencie, kiedy dochodzi już do wyboru pomiędzy nimi, stawiam zawsze na tego, który gra w domu. Jasne, czyli ten mecz u siebie jest takim decydującym czynnikiem. Tak jest. Okej, okay. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do pana aktualnego składu. Widzowie na ekranie go zobaczą. Natomiast na potrzeby osób, które będą słuchać podcast, przeczytam ten skład. W pierwszej kolejce to było 77 punktów. Bardzo, bardzo dobry start. Na bramce jest McCarthy, wspomniany wcześniej Holding, Trent Alexander-Arnold i Justin z Leicester. W pomocy widzimy Aubameyanga, Dele Alliego, Salaha na kapitanie, 40 punktów, Havertz oraz Soucek. A w ataku mamy Wernera oraz Shea Adamsa. Bramkę uzupełniają Baton, Brewster, Mitchell z Crystal Palace tutaj z 6 punktami i Dallas z Leeds United. Mam takie pytanie do pana, którzy zawodnicy byli u pana jakimiś pewniakami do składu, wokół których pan budował skład? Już wspominał pan o Salahu, o Aubameyangu, o Trencie, tak. Więc zakładam, tak, że to byli pewniacy. Czy jeszcze tej zawodnicy szczególnie przykuli pana uwagę w tym takim dziwnym pre-seasonie? Tak, wiedziałem, że chcę graczy Southampton, bo bardzo mi się podobało Southampton w ostatnich, powiedzmy, 2 miesiącach gry i zrobili na mnie dobre wrażenie, zarówno w obronie, jak i w ataku, ponieważ Ings, którego bardzo cenię, bardzo lubię, był za drogi, wybrałem opcję z Shea Adamsem. Sprawdzałem go, że tak powiem, na piechotę. Liczyłem wszystkie jego zdobycze, poświęciłem trochę czasu dla tych piłkarzy, których ostatecznie wybrałem, żeby sprawdzić, czy warto na nich stawiać. Oczywiście moja koncepcja może się nie sprawdzić, natomiast wybrałem Adamsa, Sołczka i Dallasa jako trzech piłkarzy, których uznałem, że mogą być takimi nieoczywistymi strzałami, które przyniosą punkty. Sołczek niestety mnie trochę zawiódł, bo zawiódł mnie cały West Ham. Gdyby West Ham grał dobrze, może gdyby nie było historii z odejściem Dengany i tego całego, tej całej afery z Noblem, z tym jego takim ewidentnym wyrażeniem niezadowolenia, dezaprobaty tak jest działań z zarządu, to może ten West Ham wyglądałby lepiej i może Sołczek nawet miał jedną sytuację, może by strzelił gola w meczu z Newcastle. Znaczy to był taki mecz, który mu się różnie potoczyć. To nie jestem zdania, że Newcastle wygrał ten mecz w cuglach. To nie, to raczej mogło być różnie. Natomiast Sołczek strzela z główki i tam jest 1-0 dla West Hamu wtedy, nie? To była pierwsza połowa chyba jeszcze. Sołczek to jest po prostu świetny piłkarz i może nie do końca to jest taka opcja FPL-owa, bo on... znaczy inaczej, nie do końca opcja FPL-owa. To jest opcja FPL-owa, ale oczywiście nie podstawowa, co nie? To jest raczej obrońca, to jest pomocnik raczej na pozycję numer 5 w pomocy, albo co najwyżej na pozycję numer 4, bo on będzie strzelał bramki, bo on po prostu gra świetnie głową, bo on cały czas biega i on będzie kluczowym zawodnikiem West Hamu w całym sezonie, o ile nie będziemy kontuzji i o tym jestem przekonany. Ja go widziałem w Slavii, wiem do czego jest zdolny, on potrafi zdobyć 17 bramek w sezonie, oczywiście w innych warunkach, ale
ale tam by grał trochę jednak wyżej może. Natomiast mimo wszystko, jak się popatrzy na jego średnią pozycję na boisku, to on stara się grać jednak. To nie jest taki typowy defensywny pomocnik, prawda? W związku z czym uznałem, że jego te takie inklinacje do gry do przodu, umiejętność znalezienia się w polu karnym, co już udowodnił w końcówce poprzedniego sezonu, zdobywając gole, że to jest dobry strzał, że to jest piłkarz, który warty jest 5, on jest po prostu warty, wydaje mi się, więcej niż 5 milionów, dlatego uznałem, że warto je wydać. Zazwyczaj robię tak, że kupuję na tą pozycję gościa za 4,5, ale tym razem pierwszy raz w życiu zdecydowałem się jednak zagrać w taki sposób, bo trochę boję się sytuacji generalnie covidowej. Może być dojść do takiej sytuacji, że nagle ni stąd, ni zowąd, nie wiedząc dlaczego, ktoś, kto ma pewne miejsce w składzie, nie wyjdzie w meczu. Jasne. Z ostatnich badań 4 osoby przebadane w Premier League miały wynik pozytywny, więc nie wiadomo, jak to będzie w kolejnych tygodniach. Patrzę z tygodnia na tydzień, tak naprawdę liczba zakażeń rośnie, więc należy spodziewać się, że mogą wystąpić jakieś zawirowania. Dlatego moim zdaniem warto mieć piłkarzy, że warto mieć przynajmniej 2 grających piłkarzy na ławce na początku. W ogóle zawsze warto mieć grających piłkarzy, ale wiadomo, że ludzie robią oszczędności, bo trzeba zainwestować w tych najdroższych. Natomiast warto mieć jednak grających, nie grający bramkarz, prawie u mnie zawsze prawie standard. Miałem przez chwilę Nylanda, ale wiedziałem, że to się i tak, nawet gdyby wyszedł w pierwszym spotkaniu, gdyby nie doszło, nie zdążyli z transferem Emi Martineza, to i tak by pewnie Nyland za dużo sobie nie pobronił. Więc ostatecznie uznałem, że ponieważ miał chyba tam 16% ludzi go wybrało, więc będzie spadać jego wartość, to lepiej się go nie dotykać, lepiej wziąć kogoś, kto ma fajną różową koszulkę i fajnie wygląda w składzie. Taki standardowy rezerwowy bramkarz Baton w ostatnich sezonach. Tak, Baton trafiał, zmienił barwy, poszedł do West Bromu. Nie wygląda na to, żeby miał być pierwszym bramkarzem, ale West Brom raczej nie przewiduje, żeby robił furorę, więc być może w którym momencie Bilic zdecyduje się na zmianę bramkarza i wtedy będziesz miał grającego za 4 miliony bramkarza. Nic lepszego w tej grze nie możecie spotkać. Dokładnie. Drugiego bramkarza za 4, który gra, i masz obrońców za 4, którzy grają, a takimi obrońcami na pewno są Mitchell, myślę, że z największymi szansami na grę, Ferguson, gdyby nie doznał kontuzji, to pewnie postawiłbym na Fergusona. Tak jest. Z Crystal Palace. I trzecia opcja to Strauch z Leeds United, bo Douglas, nie wiem, może, nie wiem, czym się ludzie sugerowali, ale Douglas nie jest podstawowym zawodnikiem w Leeds i nigdy nie będzie. Więc tutaj rywalizacja na pozycji środkowego obrońcy, ewentualnie defensywnego pomocnika. Tam Strauch, myślę, że generalnie i tak przegra tą walkę, ale myślę, że w paru meczach może zagrać na początku sezonu. Mimo jednego błędu myślę, że zagrał całkiem nieźle, lepiej niż Koch w meczu z Liverpoolem. Więc niewykluczone, że Bielsa będzie na niego stawiał, bo stawiał na niego pod koniec sezonu. Tak trochę ni stąd, ni zowąd wskoczył do składu i grał, nie? Jasne. Także z 4-milionowych obrońców to myślę, że trzeba by było patrzeć w kierunku właśnie tego trio, o którym wspomniałem, chociaż Mitchell może stracić pozycję, jak się wszyscy w Crystal Palace wyleczą. On był taką fajną opcją na start, bo właśnie było wiele kontuzji i kontuzjowany jest między innymi Van Aanholt. Ale mam jeszcze pytanie, jaki ma pan plan na wprowadzenie zawodników Manchester United i Manchester City do swojego składu? Zwróciłem uwagę na to, że na starcie zachował pan milion w banku. I czy to jest element tej strategii? Może gdzieś tam Havertz jest na wylocie albo Ali? Jaki jest plan? No niestety jest na wylocie, ale chyba wstrzymam jeszcze konie i przeczekam jeszcze jeden tydzień, chociaż korci mnie, żeby jednak... Generalnie lubię mieć dwie opcje, i zwłaszcza na początku sezonu. I to jest akurat rzecz, która mi się sprawdzała. Jak popatrzycie na moje statystyki, to na początku było tak, że źle zaczynałem, a bardzo dobrze kończyłem w pierwszych sezonach mojej gry. Nie wiem, czy to jest do sprawdzenia tak w ogóle, ale tak było. To jeżeli tego się nie da sprawdzić, to tak było. A ostatnie sezony mam inaczej. Dobrze zaczynam, a potem w trakcie sezonu mam trochę zawirowań. A dobrze zaczynam dlatego, że po prostu jakby przejmuję całkiem niezłą strategię, która się sprawdza. I jednym z elementów tej strategii było to, żeby nie robić ruchów na początku sezonu. Wiadomo, najpierw jest za każdym razem, po pierwszej kolejce są te bandwagons, rzucają się ludzie na piłkarzy, którzy zapunktowali,
ale na przykład nie rokują na przyszłość i może nie będą punktować już tak dobrze jak w pierwszej kolejce, że na przykład ludzie rzucili się na Bamforda. No ludzie kochani, no jak można, nie wiem jakie są teraz statystyki, ostatnio jak oglądałem, to tam prawie 100 tysięcy ludzi kupiło Bamforda. Już ponad, tak. No chyba, że go kupili tylko na mecz z Fulham i liczą na to, że Bamford nagle tam strzeli. No może tak być, no. Może tak być, no może to akurat być ten mecz, w którym się mu uda i zdobędzie dwa gole, ale to nie jest opcja na dłuższy czas, no nie. Więc on się nie sprawdzał w dwóch klubach w Premier League i szczerze powiedziawszy średnio się sprawdza w Leeds. No. 16 bramek dla klubu, który kreuje tyle sytuacji. No, on miał najwięcej zmarnowanych big chances pośród wszystkich zawodników chyba czołowych lig w Europie. Zdaje się, to było 85 czy 90%, więc to była jakaś masakra. 30 kilka setek tak, zmarnował. Tak. 34 chyba. Dokładnie. No więc widać wyraźnie, że to nie jest człowiek, któremu należy powierzyć zadanie zdobywania bramek w swoim zespole FPL. Trochę trudniejsze zadanie ma Bielsa, bo nie ma za bardzo wyboru, nie? Ale my możemy to zrobić jako gracze FPL, postawić na zupełnie kogoś innego. Ponieważ zdecydowałem się na opcję w pomocy za 5 milionów, więc uznałem, że ten piąty pomocnik będzie od czasu do czasu grał. Nawet mimo trudnego, albo nawet najtrudniejszego rozkładu jazdy, jaki ma West Ham, tak? To jednak specyfika, charakterystyka Sołczka jest taka, że dla niego nie powinno to mieć specjalnie znaczenia, czy gra przeciwko dobrym, czy złym, bo on strzela gole zazwyczaj główką po stałych fragmentach, więc jak jakieś będą, to zawsze może coś strzelić, bez względu na to, czy West Ham wygra, czy przegra, czy coś się z nimi stanie. Dlatego tak to sobie zaplanowałem, w związku z tym trzeci napastnik za 4,5, Brewster, bo to jest jedyny za 4,5, który może, jeżeli zmieni barwy, po prostu grać. Tak, no mówi się o Sheffield, nie? Tylko tak. Sheffield ewentualnie, wcześniej mówiło się tam być może o Aston Villa. Wiemy, że Aston Villa już odpada, bo tam jest Watkins. Mm-hmm. I jeszcze był jeden klub w grze, już teraz nie pamiętam, ale jeszcze ktoś tam się na niego zasadzał. No nie wiem, zobaczymy, co z nim będzie, ale tak to może się skończyć, że będzie gościem za 4,5 grającym. No i między tym Brewsterem i Sołczkiem prawdopodobnie będzie toczyć się rywalizacja o to ostatnie 11 miejsce w zespole, bo zakładam, że będę grał albo 3-5-2, albo 3-4-3, bo to są dwa najbardziej skuteczne modele. Pewnie zdarzy się sytuacja, że wyjdę czwórką obrońców, jeżeli tak się poukłada terminarz. Aż tak dobrze nie mam go w głowie, patrzyłem na razie na pierwszych tam powiedzmy trzy kolejki. No dobra, ale zadał pan pytanie o City i United, dokładnie. Tak? Jak ich prowadzę? Jest ten milion. Milion został dlatego, że szczerze powiedziawszy nie wiem, dlaczego został milion. wiem, dlaczego go zostawiłem, ale potem jak zacząłem analizować, po co mi on jest, no to za bardzo w sumie nie wiem po co. Bo wyszedłem z założenia, że chciałbym mieć jakiś backup. Zazwyczaj to jest pół miliona. Pół miliona wystarczy, jeżeli ktoś tam rośnie, ktoś spadnie i chce się zrobić zmianę, to te pół miliona powinno wystarczyć. Zazwyczaj to jest opcja jakiegoś taniego obrońcy, który akurat się nie sprawdzi i trzeba będzie zainwestować. Najgorsze, co można zrobić, to kupić obrońcę za 4,5, który nie gra. Jasne. Nie? Wystrzelać się z całej kasy, z całego swojego banku. Jeżeli to kogoś spotyka, no to ma problem, bo musi potem kombinować i wtedy musi się skończyć to albo przeczekaniem i wzięciem na klatę tego błędu, albo często, myślę, u tych najbardziej nerwowych kończy się hitem i dwoma zmianami. Dlatego to jest ważne, żeby na początku nie popełnić takiego błędu, no, żeby nie samemu sobie nogi nie podłożyć. Trzeba stawiać na tych za 4,5, którzy na pewno zagrają. Dlatego nie postawiłem na przykład na Winagre, bo nie miałem takiej pewności, że on zagra. Nie chciałem podjąć tego ryzyka. No i został ten milion. I teraz opcje były takie, szczerze powiedziawszy. Jedna to jest postawienie na w drugiej kolejce na gracza United, ale oczywiście milion nie wystarczy do tego, żeby pozyskać Bruno, więc zostaje tylko Greenwood albo Rashford albo zamiana Wernera na Martiala. Ponieważ Martial zamienił się z Rashfordem pozycjami w grze,
Ja byłem zwolennikiem Martiala w zeszłym sezonie i on mi naprawdę świetnie punktował. I zrobiłbym to drugi raz, gdyby nie to, że jest napastnikiem. Jasne. Znaczy on będzie strzelał bramki, będzie punktował, będzie strzelał bramki, tylko napastnik akurat w tej sytuacji, kiedy oni są do siebie tak bardzo zbliżeni, kiedy mają podobne zdobycze, podobna liczba bramek, dodatkowo Rashford ma może nieduże, ale jednak szanse, żeby strzelać karne, to moim zdaniem lepszym wyborem jest Rashford. Dokładnie. Dlatego, że jest pomocnikiem i przy grze na zero dostaje dodatkowy punkt. I dodatkowy punkt za gola, nie? To też robi różnicę. No, właśnie, dodatkowy punkt za czyste konto i za gola, więc jak sobie tak to przeanalizowałem, to wyszło mi, że Rashford, gdyby był pomocnikiem, to miałby to mniej więcej te zdobycze, które miał Martial. Martial skończył z 200 ileś punktów, prawda? A Rashford miał 170 ileś punktów. No i myślę, że tak będzie, podobnie może być w tym sezonie, że ta różnica będzie około 20-30 punktów na korzyść pomocnika. Oczywiście zakładając, że będą grać, nie? Że będzie wszystko tak jak należy, że nie będzie kontuzji, że nie będzie jakichś dłuższych przerw. Rashford miał problemy z kontuzjami i to jest jedyna rzecz, która może troszeczkę odstręczać przed postawieniem na niego. No i duża liczba niewiadomych co do Manchesteru United, bo no, z tego, co można było przeczytać w Manchester Evening, to tam jest około 9 piłkarzy, którzy są pod znakiem zapytania, czy będą dostępni w pierwszym spotkaniu. Akurat nie chodzi o Rashforda, ale o kilku innych piłkarzy, więc to też generalnie może spowodować na tyle duże zmiany w samym zespole, że ten zespół po prostu nie będzie tak dobrze funkcjonował. A druga sprawa jest taka, że grają przeciwko Crystal Palace, który nie jest wcale chłopcem do bicia. I ten mecz z Southampton pokazał, że ja bym się nie spodziewał tam 3-4 bramek United. Tam będzie dla nich raczej trudniejsze przejście i w zeszłym sezonie oni tam przegrali u siebie z Crystal Palace. Po dwóch kontrach Crystal Palace zdobyło 2 gole. Zatem na pewno piłkarz United nie jest dla mnie opcją, na pewno nie jest opcją kapitańską. To jest pierwsza sprawa. Dlatego zastanawiam się, czy warto ściągać Havertza i wciągać Rashforda już teraz, czy po prostu zrobić tak, jak planowałem od początku, czyli zostawić to. I ten milion oczywiście w końcu wykorzystam, ale jeszcze nie wiem do końca jak. Czy wzmocnić obronę? Na pewno chcę Saisa w którymś momencie kupić. Na pewno nie drugą kolejkę, bo grają City, to byłoby bez sensu. Ale Sais w pewnym momencie myślę, że w tym zespole się znajdzie. Za dobrze zagrał. Za dobrze zagrał i wydaje mi się, że to... Nie wiem, czy to będzie drugi Lundstram. Raczej może nie, ale no, powiem szczerze, nieźle wyglądał. Tak, po tej konterce wszedł w pole karne, to troszeczkę się zdziwiłem. A co do City? Co do City, to wydaje mi się, że zaczynamy od trzeciej kolejki. Dlatego wszystko było tak zaplanowane, że raczej te zmiany na tych, nazwijmy, grubych pozycjach, ważnych pozycjach, najważniejszych, zostaną przeprowadzone w trzeciej kolejce. Jasne. Czyli rozumiem, że też nie ma jakiegoś planu na jakąś szybką, dziką kartę, raczej trzymamy na spokojnie. Nie, plan zawsze jest. Znaczy ja, patrząc historycznie, to raczej dość często wykorzystywałem tą dziką kartę szybko. Raz się zdarzyło, tylko nie pamiętam w którym sezonie, że czekałem dość długo, bo nie było potrzeby. Mm-hmm. Na tyle dobrze mi szło, że nie było po prostu sensu. W zeszłym sezonie wziąłem chyba w 7 kolejce, w przerwie reprezentacyjnej wziąłem, tej chyba październikowej, ile dobrze pamiętam, to jest 7 albo 8 kolejka była. Natomiast cały czas za mało danych, żeby ostatecznie, dlatego na przykład na pewno nie chciałbym dać dzikiej karty teraz, dlatego że za dużo po prostu może się wydarzyć jeszcze. Będą nowe transfery w klubach niektórych, będzie się zespół zmieniać, jeden czy drugi, i to może się zmieniać zobaczmy, jak może się przeobrazić nagle Manchester United, jeżeli przyszedłby Sancho, albo jak będzie się mógł zmienić Tottenham, jeżeli przyjdzie Reguilon na lewą obronę i Gareth Bale, to już nie wiem, czy tak od razu coś tam się pozmienia, ale no, raczej nie bierze się takiego gościa, żeby siedział na ławce. Więc można zakładać, że za chwilę Tottenham będzie wyglądał trochę inaczej. No i pewnie się trochę będzie zmieniać jeszcze Arsenal, bo wydaje mi się, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa z transferami w pomocy.
I City. City myślę, że cały czas czekamy na obrońcę. Kwestia, kto to będzie, ale myślę, że obrońca jakiś przyjdzie. Jasne. Środkowo obrońca. Jasne. Wspomniał Pan o piłkarzach, którzy mogą przyjść, a ja bym chciał dopytać o tych, którzy już przyszli i zaprezentowali nam się w pierwszej kolejce. Który z nich Pana zdaniem najbardziej namiesza w świecie fantasy Premier League? Wspominał Pan już o tym, że James Rodriguez może niekoniecznie pod FPL-a, ale może jakiś inny zawodnik zwrócił Pana uwagę? Nie, James, nie powiedziałem, że niekoniecznie pod FPL-a, powiedziałem, że na ten moment, bo wydaje mi się, że to jest materiał na gracza, bo historycznie to on strzela bramki i asystuje. Dokładnie. I wszystko jest spoko. Mówię tylko na podstawie tego jednego meczu, który komentowałem. Wydaje mi się, że zagrał świetnie, bo stwarzał sytuację, ale grał za daleko od bramki i te strzały, które oddawał, też były z daleka. Tak. Więc wydaje mi się, że trochę jakby przedwcześnie nie ma sensu się na niego rzucać. Trzeba po prostu dać mu trochę czasu, żeby okrzepł. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co nie? Jasne. Natomiast z nowych piłkarzy, no nie wiem, kto tam może być. No na pewno Chelsea, co nie? Tylko tutaj też jest dużo niewiadomych. Ja szczerze powiedziawszy postawiłem na Havertza, ale nie chciałem tego zrobić. Postawiłem na niego tylko dlatego, że ja komentowałem mecze Havertza w Bundeslidze, oglądałem go i on mi się bardzo podoba. Natomiast tutaj byłem niestety rozczarowany tym, w jaki sposób jest ustawiony, jakie ma zadania, jak zagrał w meczu z Brighton. I to na ten moment, no nie wiem, to na ten moment na pewno nie jest to gość warty takich pieniędzy. Lepiej byłoby postawić na kogoś sprawdzonego jak Willian albo ewentualnie szukać opcji w jakimś mniej prominentnym klubie, ale z pewniakiem. Nie wiem, Grealish na przykład, zobaczymy jak Aston Villa będzie wyglądała. Albo może Madison. Chociaż wolę raczej strzelających niż podających, dlatego zobaczymy. Natomiast z nowych piłkarzy na pewno największy potencjał mają gracze w Chelsea. Zazwyczaj ten sezon... Generalnie ten sezon jest wyjątkowy i dużo rzeczy, które zrobiłem przed rozpoczęciem tego sezonu, normalnie raczej bym nie zrobił. Postawiłem aż na 3 graczy, którzy nie grali w Premier League. I to jest Dallas, Werner i Havertz. Normalnie tego nie robię. Normalnie stawiam na gości, których znam, wiem, że są sprawdzeni. Tak jest po prostu najbezpieczniej na początku sezonu i potem trzeba odczekać i zobaczyć, co dalej, wtedy podjąć decyzję. Natomiast nie rzucać się na takie błyskotki typu właśnie Havertz. Natomiast postawiłem na niego, bo chciałem postawić na gracza Chelsea w drugiej linii, bo oni będą po prostu ofensywni. Oni będą ofensywni, na pewno będą strzelać gole, są trochę tańsi od pomocników Manchesteru United, a myślę, że bramek zdobędą, jeżeli nie tyle samo, to więcej. W związku z tym opcja Ziyech za 8, czy Ziyech, jak się poprawnie na niego powinno mówić. Opcja za 8 Marokańczyka jest moim zdaniem bardzo dobra. To jest taka trochę kopia Bruno Fernandesa za 2,5 miliona mniej, chociaż bezkarnych prawdopodobnie, więc może faktycznie jest ta różnica w cenie ważna. No ale przede wszystkim Pulisic, nie? To jest gość, na którego chciałem postawić od samego początku, natomiast no niestety kontuzja nie zdążył się wyleczyć. I ponieważ było niebezpieczeństwo, że nie zdąży na ten Brighton, to tak jak powiedziałem na wstępie, chciałem za wszelką cenę uniknąć gości, gdzie są jakieś znaki zapytania. Na początku jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, żeby trafić w piłkarza, który nie wyjdzie. Nie? I jeszcze wiedząc o tym, że może nie wyjść, bo jeżeli jest taka sytuacja jak z Mitrowiczem, no to pech, no nie wiadomo, nikt nie wiedział o tym, że Parker go nie wystawi. Tutaj wiedzieliśmy, że jest problem i żeby go ograniczyć, no to po prostu wybrałem Havertza, licząc na to, że będzie grał podobnie jak w Bayerze Leverkusen, na pewno, że jest uniwersalny, może grać na obu skrzydłach, może grać napastnikiem, może grać za napastnikiem, może grać gdziekolwiek chce. No tylko, że właśnie sam przyznał, że odbił się troszeczkę od ściany, bo to trochę inny kaliber jednak niż to, co grał w Bundeslidze. Sam to powiedział, że inna gra była. No, można się było spodziewać, że będzie ciężko. Chyba jeden strzał tylko. Natomiast ja myślę, że on w pewnym momencie jeszcze będzie dobry. To będzie dobra opcja.
Tylko nie wiem, czy na początku. No, już go wziąłem, więc teraz muszę z tym żyć. Jasne. Też mi się wydaje, że ta Chelsea będzie wyglądała zupełnie inaczej, gdy dojdzie chociażby właśnie Pulisic, Ziyech, gdy dojdzie Chilwell, Thiago Silva. Tam tak naprawdę pół składu wyszło. Nie taki, jak może wyjść na przykład za miesiąc, więc to jest ciekawa ekipa. Chciałbym jeszcze pana dopytać, porozmawialiśmy o Chelsea jako tej drużynie z Big Six, która może jeszcze się zmienić i dać sporo punktów w fantazy. A co jeżeli chodzi o te mniejsze ekipy? Którą ekipę pan upatruje jako taką, która może dać nam dobre punkty w dobrej cenie? Nie wiem, może Everton wspomniany wcześniej, a może Newcastle z Wilsonem i Fraserem w składzie? Jak się pan na to zapatruje? No po tym, co widziałem w pierwszej kolejce, to na pewno dobrą opcją będą napastnicy Evertonu. Zwłaszcza, że mają dobry kalendarz na początku sezonu. Więc i Calvert-Lewin, i Richarlison. Wydaje mi się, że Richarlison może nawet mieć lepsze liczby od Calverta-Lewina. Mimo, że trochę tak schodzi na lewo i z tamtej lewej strony atakuje, ale wydaje mi się, że tak to wyglądało w pierwszym meczu, że on jest tam podstawowym zawodnikiem poszukiwanym przez Hamesa. Tak jest. Więc tutaj może też wyglądać lepiej w defensywie Everton, w związku z tym na pewno opcja z Luką Diniem, jeżeli ktoś jest skłonny zainwestować spore pieniądze. Ja raczej tego nie robię. Jak mam Trenta Alexandra-Arnolda i to już wystarczy. To już jest wystarczająco dużo pieniędzy włożonych w obronę. Ale niewykluczone, że po dwóch, trzech kolejkach się przekonam, żeby jednak zainwestować w Luke Dinia. Natomiast na pewno Dean podzieli się obowiązkami w rozgrywaniu piłki z Hamesem. Nie będzie miał już tylu sytuacji, co w poprzednim sezonie. To jest pewne, ale być może będzie miał większe opcje na zachowanie czystego konta. Trzeba będzie po prostu sprawdzać expected goals against przeciwko Evertonowi i na tej podstawie ocenić prawdopodobieństwo zachowania czystych kont przez Everton. Także myślę, że to są na pewno piłkarze, na których można zwrócić uwagę. Zobaczymy, co będzie. Tak szczerze myślałem, że John Joe Kenny może być opcją, bo on grał w meczach sparingowych, no ale potem postawił na Colemana Ancelotti i no i szkoda, bo to by była fajna, tania opcja na bocznego obrońcę, który mógłby być brany pod uwagę. Na ten moment nie jest. No i co dalej? Na pewno z tych takich słabszych zespołów to Leeds. Opcja dla, wydaje mi się, czwartego pomocnika. Niektórzy patrzą patriotycznie na Klicha. Myślę, że on mógłby spełniać to zadanie nawet, bo ponieważ wykonuje rzuty karne, to mógłby spełniać to zadanie. Chociaż mi bardziej podobał się Harrison. Jeżeli miałbym zainwestować 5,5 miliona, to chyba w Harrisona jednak, ale tutaj do końca nie mam jakby wyklarowanej opinii na ten temat. Natomiast co do obrony jestem pewien, bo obaj boczni obrońcy to są zawodnicy, dlatego postawiłem na Dallasa, ale równie dobrze można by było postawić na Eilinga. Myślę, że to są goście, na których warto postawić. To mogą być po prostu piłkarze, którzy przyniosą sporo punktów, bo grają bardzo ofensywnie i mogą skończyć z jakąś asystą albo bramką. Na w najbliższych, jeżeli dobrze pamiętam, 6 kolejkach mają 3 mecze, w których warto na nich zagrać. Już najbliższa kolejka z Fulham, po to właśnie Dallasa wziąłem, żeby zagrał z Fulham. Potem wydaje mi się, że chyba z Sheffield, a dalej to już nie pamiętam, ale jedna jeszcze z tam późniejszych kolejek, któryś mecz wydaje mi się, że się łapał ewentualnie do gry dla obrońcy Leeds United. No to na pewno to są takie dwie rzeczy, dwa przypadki. Myślę, że warto monitorować drugą linię Southamptonu. Armstrong. Myślę, że można wziąć go pod lupę. Myślę, że pod lupę należy wziąć Podence z Wolverhampton. Ale trzeba poczekać, co się dalej wydarzy. Czy na przykład nie pozyskają prawego ofensywnego obrońcy, bo nie wiem co z Traore. No, trochę szkoda byłoby, żeby Traore grał jako prawy wingback. Więc trzeba poczekać, jakie ruchy jeszcze zrobi Wolverhampton, ale Podence myślę, że można by się było jemu przyjrzeć. I co jeszcze? Można by się było przyjrzeć opcji oczywiście tańszych napastników. Wydaje mi się, że Ollie Watkins mógłby się, tylko na razie za mało o nim wiemy.
ale na pewno biorę go pod uwagę. Wczoraj chyba, wydaje mi się, wczoraj był mecz Tak, pucharowy, w wczoraj, którym wczoraj strzelił był. gola. Dokładnie. No, no, więc, A więc... wcześniej w sparingu z United też strzelił, nie? A wcześniej sparingu strzelił, więc wcześniej dla Brentford strzelał też bardzo dużo, więc on umie strzelać, nie? Tak, tak. Teraz tylko trzeba go sprawdzić w warunkach prawdziwych, więc trzeba trochę dać mu czasu. Kto jeszcze? Z klubów nie takich oczywistych, tak? Znaczy Pomyślę. dużo osób rzuciło się na to Newcastle. Tam jest Sam Maximilian, jest Fraser, jest Wilson. No tak, no. Nie wiem, ja to do Newcastle nigdy nie miałem przekonania. No, Naprawdę, dokładnie. jakoś... Okej, okay, Wilson może być dobrą opcją, zwłaszcza na początku sezonu, bo on zawsze na początku gra lepiej niż później. Nie wiem dlaczego, ale tak ma. Sam Maximilian niekoniecznie. Nie wiem, mogę się mylić, ale po prostu Newcastle jakoś mnie jeszcze niekoniecznie przekonuje. Nie przekonuje mnie jakoś tak specjalnie. Natomiast chyba ma dobry kalendarz, z tego zapamiętam. Tak, tak, Właśnie dokładnie. nie analizowałem aż tak bardzo Newcastle, dlatego teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale wydaje mi się, że mają niezły. Więc pewnie na jakiś czas, a jeżeli już, wydaje mi się, to opcja taniego obrońcy, to myślę, że Lascelles. Chyba on jest po 4,5, tak? Tak, on jest za 4,5 jeszcze jest Lewis, ten I nowy, Jamal Lewis, no. dokładnie. No to tutaj można by było, ja liczyłem na to, że bramkarz będzie po 4,5, no ale zrobili z, nie wiem, Karl Darlow za 5, kto to widział? Jakby kosztował 4,5, to myślę, żebym mógł się zastanowić nad nim, a nie nad McCarthy'im. No i co jeszcze? I po transferze Emi Martineza, wydaje mi się, że bardzo ciekawa opcja bramkarza się rozrobiła w Aston Villa za 4,5, dlatego że Emi w poprzednim sezonie miał obok Lorisa największą liczbę wyciągniętych sytuacji, po których powinna paść bramka. Więc widać, że Aston Villa trochę zacieśniła szyki obronne i po lockdownie zaczęła mniej tracić. Także to jest opcja. To jest opcja na pewno do rozważenia. Ale to już pewnie dla kogoś, kto bierze dziką kartę, no bo nie sądzę, że ktoś robił zmianę na pozycji bramkarza za 4,5, skoro są ważniejsze sprawy do rozwiązania, no nie? Trzeba kupić graczy Manchesteru jednego czy drugiego. Także priorytetem trzeba pamiętać, zawsze jest kapitan. Nieważne, co się dzieje dookoła, nieważne, że tam bramkarz, obrońca, trzeci, czwarty, pomocnik, nieistotne. Najważniejszy jest kapitan. Jak się kapitan sprawdzi, to potem już idzie łatwiej. Dokładnie. No to od razu dopytam, kto na kapitana w drugiej kolejce? Nie, no Auba oczywiście, że Auba. Cieszę się, że ludzie go sprzedają. Bardzo się cieszę, że tylu go sprzedaje. A jeszcze bardziej się ucieszę, jak strzeli hat-tricka, albo dwie bramki przynajmniej. I wtedy będzie dobrze. Generalnie na początku sezonu, tak jak już tam wcześniej wspomniałem, kapitan będzie pomiędzy Aubą i Salahem. Do momentu, kiedy uznam, że... Czyli do trzeciej kolejki... W trzeciej kolejce zdaje się wróci Salah na kapitana. No ale też wtedy dojdzie do zmian prawdopodobnie w drugiej linii. I no zobaczymy, co z Alim. Ja mam jeszcze Alego. Strasznie mnie rozczarował. Postawiłem na niego, a nie na Sona, bo uznałem, że po okresie przygotowawczym tam jednak całkiem przyzwoicie wyglądał. Brameczka, dwie asysty. Son trochę miał, myślę, że trochę ludzi oszukał, bo grał na pozycji napastnika, na której nie będzie grał. Więc te cztery bramki, które strzelił, to tak okej, okay, strzelił te cztery bramki, ale on nie będzie tam grał, więc nie będzie miał takich możliwości. No i w związku z tym wydawało mi się, że Ali to będzie dobra opcja, no ale okazało się, że przetrwał tylko 45 minut, a dzisiaj czytałem, że ma nawet odejść z klubu w ramach transferu za Bale'a, więc... No niektórzy na Twitterze się śmieją, że więcej minut Terrariego możemy zobaczyć wyłącznie na Amazon Prime, także może już nie przed telewizorami. Może, no to szkoda, bo to wydawało mi się, że ciekawa postać i po tych problemach zdrowotnych, jeżeli doszedłby do siebie, to no to po prostu dobry strzał, bo za tą kwotę w tej grze pomocnik strzelający bramki to jest skarb, no nie? A on kosztował tylko około 8 milionów, więc trochę podobny kasus Havertza, też takiego pomocnik, który będzie raczej strzelał bramki, ale oczywiście jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, natomiast wygląda na to, że trzeba się będzie Alego czym prędzej pozbywać,
I Havertza chyba też. No ale jeżeli bym to zrobił, no i nie pozyskał gracza Manchester United, tylko Kevina De Bruyne, no to musiałbym zdowngradeować tego jednego pomocnika do jakiegoś tam, nie wiem, za 6 milionów kogoś chyba, bo mi więcej pieniędzy nie starczy. Czy nawet mniej. Nie, chyba na 6. Chyba mi 6 wystarczy wtedy, tak? No. Więc zobaczymy. Plan jest na razie taki, żeby nie robić ruchów, albo zrobić Havertz, Rashford w kolejce drugiej, Aubameyang, KDB w trzeciej, albo nic i wtedy w trzeciej kolejce dwa transfery, a może nawet tak zwana mini dzika karta, może 3 transfery za minus 4, jeżeli uznam, że trzeba będzie zrobić jakąś mocną mieszankę jeszcze. Jasne, super. W imieniu całej naszej społeczności dziękuję panu za poświęcony czas i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę bardzo. Nie pozostaje też mi nic innego, jak życzyć kolejnego hat-tricka na kapitanie. No. Naszym gościem był pan Przemysław Pełka. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz.